Ostatnio tak sobie myślałem, jak mogłoby wyglądać Iron Observation Duty 2 połączone z takim PS-owym stylem jak u Puppet Combo. I wiecie co? Okazuje się, że nie musimy wcale tak długo na takie połączenie czekać, bo mamy je już w grze. A tym połączeniem jest The House of the Past, czyli taki pikselowy horrorek w serii I'm on Observation Duty. Powiem, że jestem Daisy Soski, to jest kolejny odcinek z dwójeczki, w której to nie potrafię zauważyć nawet cholernego buta na szafce przez dobre 5 minut, bo im bardziej realistyczna grafika, tym gorzej. Ale dzisiaj będzie im gorsza grafika, tym gorzej. Wiecie dlaczego? Bo widzę, że na Discordzie mi właśnie powiedzieli, że to jest do tej pory najtrudniejszy dom ze wszystkich. Ale to nie wszystko, ponieważ w przeklętym domu nie znaleźliśmy najgorszych przeciwników. Więc jeżeli chcecie, żebym zniszczył swoją psychikę, żebym poświęcił się i poszukał tych przeciwników i nagrał z nimi film, to dajcie mi znać serdeczną łapą w górę. I pamiętajcie, wypisujcie w komentarzach miejsca, w których nie znalazłem anomalii, a nawet jeżeli znalazłem przypadkiem, losowo klikając, to i tak napiszcie, że to była ta anomalia, mimo tego, że na przykład dam extra object, bo taktyka, którą mi widz podesłał na ten konkretny dom, jest taka, że muszę losowo często klikać, że coś się gdzieś zmieniło, bo powiedział, że ja tego nie ogarnę za pierwszym razem i podejrzewam, że faktycznie nie ma takiej opcji, bo ten dom to jest jedna wielka anomalia. No tu jest taki cholerny burdel, że wystarczyłoby tylko nasrać na środku pokoju i nic by się nie zmieniło. Może poza tym pokojem, tu jest w miarę czysto, są książki. Na górze są tylko książki. Powodzenia, tylko zdążyłem przeczytać, bo ja nie mam czasu na czytanie tego gościa, bo nie wiem, czy w tym czasie się anomalie nie pokażą. No ale jest burdel, to trzeba przyznać. I to tak trzeba popamiętać niektóre rzeczy. Ciężko będzie dwa krzesła przy stole, lodówka, która się świeci. No ewidentnie, do tej lodówki każdy by podszedł z myślą, żeby nie sprawdzić, co jest w środku, bo wiadomo, że nic się nie zmienia w ciągu 5 minut od ostatniej wizyty, ale no ta lodówka chce nam dać questa, jak nic. I co my tutaj mamy? Czy to jest ta gra o zombie i roślinach? Tu są 3 butelki w takim skosie, tu są 2 butelki różne, 2 banany, słonecznik, 2 butelki. W ogóle to sprawdźmy, jakie mamy anomalie. Abyss Presence, Camera Malfunction, Corpse, Door Opening, Closing, Extra Object, Floor Walls Movement. Co? Będą się ruszać ściany? Ten obraz taki był? Już nic nie pamiętam. Nie no, chyba taki był. Dobra, co my tutaj mamy? Są butelki? No ale te butelki będą znikać, to jest najgorsze. Tutaj trzeba spojrzeć jeszcze. Tu jest butelka, tam jest butelka, ja pierniczę. Jak oni jeszcze dodadzą jakąś nową butelkę, to ja po prostu w tym całym burdelu nie zauważę. Tu są 3, tu jest 1. Czy jednej już tutaj nie brakuje przypadkiem? Chyba nie jeszcze. Chyba jeszcze nie. What the fuck? Nie, muszę stąd wyjść, bo ja nie wytrzymię. Co to miało być w tym momencie? Od kiedy te duchy tak się uśmiechają? Ten dom jest faktycznie przeklęty jeszcze bardziej niż tamten. Kościół, jak się zapowietrza. Dobra, pal wroty stamtąd, stary. Nie no, zdziwiło mnie to wyjątkowo. Już się robi ciekawiej niż w tym zwykłym domu. Od razu wam mówię. Nawet jak przegram, to będzie dobra zabawa, tak czuję. Tu jest przepychaczka do kibla. Tu są jakieś rzeczy. Tu jest papier toaletowy rozwinięty. Ten kibel jest wyjątkowo duży, ale to raczej nie to. Skrzynka, nie wiem, czy to jest gaśnica, czy butla z gazem. Tu są 3 takie, tutaj jest z piaskiem przeciwpożarowym, są kanistry. Tutaj tak mi się wydaje, że nic się jeszcze nie zmieniło. Czy tu coś zniknęło? No nie, tutaj na... Bedroom. To będziemy to robili chyba tak, jak mi widz podpowiedział. Object disappearance i będziemy tak sobie wrzucać w losowych miejscach. 3 książki, aktówka, 3 butelki, butelka, butelki na piramidce, butla, butle, butle, wszędzie butle. Czegoś tu brakuje. O, nic nie znaleziono. O, Abyss Presence na zewnątrz. Ciekaw jestem, co się stanie, jak to wszystko się zapełni. Myślę, że nic nadzwyczajnego się nie stanie, no poza tym, że zostaniemy wciągnięci przez wielką czarną dziurę. Ale na start dostaliśmy całkiem ciekawego duszka. Albo się śmiał już, że za niedługo będziemy mieli ostrzeżenie. Ale muszę się skupić, bo ja tego ostrzeżenia nie chcę dostać o 2 w nocy. Bo wtedy już kompletnie będzie wiadomo, że przegrałem, bo już nie będziemy więcej nic wiedzieć. Bo drugi raz ostrzeżenia nie ma. Coś mi się tutaj mignęło, ale to chyba moja już wyobraźnia. Mówię to przez te... Nie wiem. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć.
Wszyscy kafelki tak jest. Object movement robimy tutaj od razu, się wszystko rusza samo z siebie. Object movement. Coś gdzieś się musiało przenieść. No nie widzę innej opcji. Jakiego masz dla mnie questa, lodówko? Chyba, że jeszcze aż tyle anomalii nie ma, no ale wiecie, ja to ja. Nie widziałem buta przez dobre parę minut, gadając wcześniej o bucie. Nie, serio? Przez chwilę myślałem, że to jest gościu z... House. Zapomniałem nazwy tej gry. Ale od Puppet Combo w każdym razie. Dobra, bo przyjdzie jeszcze powiadomienie. Przypadkiem nie chcemy tego powiadomienia mieć. Jeszcze. Chcemy mieć je ewentualnie o 5:00. Żeby wiedzieć, że jesteśmy w dupie. Skrzynka na narzędzia była taka mała? Nie. Nie wiem. Ja nic nie wiem już. Ja już jestem w momencie, w którym kompletnie nic nie rozumiem. Komputer wygląda jak mój poprzedni. Znaczy mój poprzedni. Jak mój taki najstarszy komp ze wszystkich. Trzy butelki, dwie rozbite, dwie takie. Tu chyba coś było, ale nie jestem pewny. Aktówka. No na razie wygląda wszystko w miarę w porządku. A tu nagle za chwilę powiadomienie. Hej, zepsułeś. Ile było papieru, ile jest? Wygląda na to, że tak. Czy ta gąbka się ruszyła? Nie. Czy tu coś zmalało? Na pewno nie. Ale możemy zaznaczyć. Zawsze, na wszelki wypadek, można zaznaczyć. Co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. Teraz jest git. Teraz doliczyłem. Jest jak być powinno. Gdzieś ktoś wszedł mi do domu, ale to są tylko takie losowe odgłosy. One są w każdej grze z tej serii. Są dwie butelki, są trzy butelki. Nie, ja już omijam anomalii dużo. Co jest? No nie powiem, wali po łbie. I to mocno. Półka z książkami w miarę wygląda normalnie, obrazy wyglądają normalnie. Trzy butelki, dwie butelki, dwie butelki, jedna puszka, dwie puszki, dwie butelki, leżąca butelka, dwie butelki. Były dwie butelki. Stąd chyba nic jeszcze nie brakuje. Stąd mi się wydaje również nic nie brakło. Najgorzej, jak ktoś na miejscu się teraz stanie. Bo ta grafika naprawdę, tak jak mi dzisiaj mówili na Discordzie, pozdrawiam zresztą ludzi, którzy dzisiaj siedzieli na Voice, czyli pewnie wczoraj, bo publikuję to pewnie na następny dzień, ale ten obraz jest chyba inny, tak mi się wydaje. Ale mówili, że jak na tej pikselowej grafice gówno widać. I faktycznie, jakby ktoś nasrał na środku pokoju, to bym tego nawet nie oznaczał za anomalię. Tylko jako integralną część całego otoczenia. Jedynie w miarę dobrze wygląda ten storage. Nie brakuje mi pomieszczenia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, nie brakuje. Bo jeżeli doliczę do sześciu i nie wracam do tego samego momentu, to znaczy, że nie brakuje nic. Ten okap był taki duży? Gorzej, jak wiecie, znajdę jakąś anomalię. I okaże się, że nie była taką anomalią. Przyszedł położyć się zdrzemnąć, a ja muszę go stąd niestety wygonić, ponieważ jest anomalią. A uznajmy go za zwłoki. On jest taki... dosyć sztywny. Nie buja się już z nami. To wygląda wszystko tak w miarę normalnie, nie? Jest druga w nocy i jeszcze nie dostaliśmy nowego powiadomienia. Nie chcę sugerować, że to nie jest najtrudniejszy dom, bo ja jest spora szansa, że nie widzę części anomalii, które mnie dzisiaj zabiją. Dodatkowy obiekt tutaj jest jak nic. Albo coś się ruszyło, albo dodatkowy obiekt. Coś tu się musiało ruszyć. No nie wierzę, że się coś tutaj nie rusza cały czas.
aż muszę się poprawić. Coś tu się dzieje. Coś złego w tym domu. Dobra, ściany się zaczęły tutaj ruszać. Ściany to ja mogę codziennie robić. Chyba, że to w innym pomieszczeniu się ściany ruszają? Nie, na szczęście nie, tylko tutaj. Bo wiecie, to mogło być tak, że one się ruszają na zewnątrz, ale to jest i pomieszczenie wewnątrz, albo... Cholera wie, łopata. Po co w ogóle to jest na tej posadce betonowej łopata komuś potrzebna? Może ktoś ma po prostu, nie wiem, warsztat i przywozi sobie te rzeczy tutaj? Faktycznie, tutaj jakby butla gazowa do spawary. Miałem nadzieję, że te obrazy będą mi dzisiaj załatwiać robotę w większości. Ja tak będę walił tutaj non-stop, że coś tutaj znika, coś się pojawia. A ta decha tutaj była? Czy grani ją tutaj przyniosła? Ten telewizor, czy on się nie ruszył? Czy on nie zmienił pozycji? Czy on nie był bardziej pod kątem? Ewidentnie to było mniejsze. To wygląda teraz jak taka duża flacha Jacka Danielsa. A to takie duże nie było. Trzecia w nocy wkrótce. 26 anomalii na grę. Nie zliczyłem, ile mam. Jeszcze powinien być taki licznik, ile anomalii do tej pory wykryto. Widzicie? O tym właśnie mówiłem. Czy coś tu się zwiększyło? Nie. Zmniejszyło? Chyba też nie. Tu? Tu? I tu jest tak na oko normalnie wszystko. Niestety myślałem, że ta gra się przemieściła, ale nie, niestety nie. Niestety, bo jakby się przemieściła, to bym ją mógł zreportować. A tak, co ja mam zrobić? Te butelki to jest MVP tej gry. Są dwie, na taki, wiecie, skos. Można to taki utworzyć sobie trójkąt prostokątny tutaj. Wiem, że teraz przesadzam z tym. O Jezu. Dobrze, drzwi się otworzyły? Czy do nieba? Prosto? Trochę to niepokojąca sytuacja. Bo nie widzę, gdzie te drzwi się mogłyby otworzyć, ale jest tam jasno. Żegnaj, świecie. Zachliwy te drzwi już na zawsze. Ktoś zrzucił książki. To jest object movement, bo one spadły stąd. Dziwne, bo nie było słychać nic. Ta butelka była taka, to było takie. No jest, póki cokolwiek zgłaszam, tak jak wam mówiłem, to nie ma szans, żeby on tu przyszedł zbyt szybko, bo wtedy musiałoby się pojawić kilka anomalii naraz. A to chyba się jeszcze nie stało. A czy tutaj coś zniknie? Okej, mamy nowy obraz. No ewidentnie jest inny. Okej. Tego nie chciałem widzieć. Jest bardzo wiele anomalii aktywnych. Proszę, znajdź je i zaraportuj. Więc mamy trzy anomalie, które trzeba bardzo szybko znaleźć. Jedna jest z głowy. Mamy zwłoki tutaj, nowe. Znaczy, to jest ten sam gość, tylko że stracił głowę. Obrazy okej są? Obrazy okej? Coś gdzieś się ruszyło na zewnątrz faktycznie? Zobaczmy zaraz co. Nie mam pojęcia, co się ruszyło na zewnątrz, to jest najgorsze. Ta gra jest chora, no przecież tutaj się zmniejszyły jakieś efekty na pewno, tylko że ja ich nie widzę. Nie, to wygląda na małe, ale to chyba nie to. Ta gra jest okropna pod tym względem. Szczególnie ten poziom jest okropny. Czy tu coś się zwiększyło, przemieściło się? Nie wiem. Toilet. Object movement. Mówiłem, to na ostrzeżenie nam wyskoczyło, by było kilka anomalii naraz. Czy to jest farba i to można uznać za painting anomalii? Bo mi się wydaje, że ta farba była na odwrót, że była niebieska na górze, zielona na dole, ale nie wiem, zobaczymy, wpiszmy outside i painting. Mimo, że tutaj nie ma żadnego obrazu, ale wiadomo, farba, paint, że to jest coś w stylu. Czy to było takie ciemne tutaj? Oko jak oko. Co? Aha, tutaj jest nowa anomalia chyba. To chyba jest inny obraz niż był. Okej, rusza się lustro. Super widzieć ruszające się lustro. Cieszy się na nasz widok. Toaleta. Object movement. Thank you. Czekajcie, naprawiłem to. Dobra, myślałem, że... W sensie miałem laga mózgu.
Ta butelka nie jest za duża przypadkiem? Ja już widzę te butelki wszystkie jakby były giga duże. Albo nie wiem, czy te nie zmalały jeszcze bardziej. Stary dziad mi wszedł tutaj. Ja się na czymś innym skupiałem zupełnie. Dobra, toaleta. Dziadu. Chłop mnie przestraszył. Trzecia 47. Przemek już traci kompletnie panowanie nad sobą. Czwarta jest, no. Głupio byłoby to teraz przegrać. O! Dzień dobry. Nowy telewizor przyjechał. To jest ekstra obiekt. Ten telewizor, no tutaj nie stał. Jak ja go wcześniej nie widziałem, to znaczy, że czas odinstalować chyba tą grę. Muszę spojrzeć, coś się rusza, czy nie, bo przez te piksele i to ziarno filmowe nie widzę, czy coś się rusza faktycznie. Tam na lodówce nic nie ma. Tu nic nie ma nowego. Żadnego intruza nie widzę. Tu nic się chyba nie dzieje. Ewentualnie coś z obrazem, może się przemieściły? Nie, no nie wydaje mi się. Są jak były. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Coś musiało się gdzieś przesunąć. Ktoś wyjątkowo chce dzisiaj mojej atencji. Ale bardzo wyjątkowo. Po tej wodzie już się nikt nie będzie kąpał. Te obrazy bryją beret, bo na nich się skupiam, a nie widzę najprostszych rzeczy. Czy jakieś krzesło nie zmalało właśnie? Nie, no takie było. To jest ten problem, że tu jest rozszerzone wszystko i nie wszystko wygląda naturalnie na pierwszy rzut oka. Czego ja nie widzę? Teraz byście się naprawdę przydali. Też ta butla, czy ona taka gigantyczna była? Chyba była. Te rury też takie podejrzane. Wszystko jest podejrzane. No teraz ewidentnie nic nie widzę. Ej! Nie ma przepychaczki do kibla, teraz zauważyłem. Tu była przepychaczka do kibla. Była. Ja sobie nie wymyśliłem, prawda? Nie ma, dobra. Bedroom, kamera. Wysyłamy kolejne z piąta. Widzowie, jest piąta. To się może udać. Za pierwszym. Kurde, przepychaczka do kibla. Ostatnim razem mydło do dupy mi uciekało, tak teraz coś innego. Dobra, tu. Zostańmy tu na chwilę, bo tu się musiało dziać. Dużo jak mnie nie było. Albo i nie. Coś urosło, coś zmalało? Na oko nie. Coś zniknęło? Oczywiście, że daje, że coś zniknęło, albo że coś jest dodatkowego, ale nie widzę raczej. Oj, dzień dobry, to chyba stek na dzisiejszy grill. Chociaż biorąc pod uwagę, ile razy dzisiaj zwłoki miałem, to nie wiem, czy chciałem takie coś jeść. Living room, extra object. Aktówka się tu pojawiła. W kuchni też mamy extra. Dodatkowy. A zniknęła stąd? Nie, nie zniknęła. Dobra, raz. 3, 4, 5, 6. Ok. Cyk, 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 cyk. Będę sobie sprawdzał wszystko po kolei. Pyk, 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 pyk. Wszystko jest na swoim miejscu według mnie. Tu obrazy. Wszystkie takie jak były. Książki, wszystkie takie jak były. Tu książki jak były. Obraz jak był. Obraz jak był.
Zobacz, jak było. Nie zauważyłem. Ciekawe, jak długo go nie widziałem, że brakło. Rusza się tu coś? Nie ruszają się ściany, nie ma bez prezens nigdzie. Nic mnie nie zabije tak łatwo już, się wydaje. Kim ty jesteś, gościu? Ode mnie przestraszył, nie no, dzisiaj to już chyba się troszkę zląkłem w tej grze. Dzisiaj jest wyjątkowo najstraszniejszy odcinek w tej grze, jaki do tej pory był, poza pierwszym chyba, albo drugim. Intrus, muszę go szybciej zobaczyć, bo on jest dziwny, ten gościu straszny, jakiś 39, no jak go usunę, to już raczej szybko tych anomalii nie przybędzie mi tutaj. Skupmy się. Ale on chyba za dużo cukru dzisiaj wypił. I to dosłownie, lał wodę i cukier. Błagam, wypiszcie mi wszystko, co widzieliście. Jestem ciekaw, jak bardzo to spartoliłem. Jak bardzo nie widzę części anomalii. Na 100% są gdzieś dwie anomalie. Muszą być po prostu. No nie wierzę, że ich nie ma. Albo ta gra sobie ze mną pogrywa. 24, tak jak mówiłem, gdzieś były dwie. Błagam, wypiszcie mi, gdzie te dwie były. I pamiętajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrał dla was jeszcze jeden odcinek specjalny z dwójki, z tamtego domu, gdzie szukam intruzów, których normalnie, no, nie oświadczylibyśmy, to dajcie mi znać serdeczną łapą w górę. Będę bardzo wdzięczny. I napiszcie w komentarzu, czy czekacie na trójkę i czy chcielibyście ją w VR. Do zobaczenia.